rakiety pozwoliły Polsce stanąć troszeczkę w szeregu państw, które sięgnęły kosmosu. Żeśmy osiągnęli pułap 105,6 km. Mieliśmy tyle przygotowanych rozwiązań, możliwości wejścia w przestrzeń kosmiczną i może ustawienia sztucznego satelity. Zostały historyczne zdjęcia, zostały historyczne części rakiet. Możemy sobie to pooglądać i powspominać, jak to nasza technika. Jednak Polak, jeżeli chce, jak to mówią, dalej to potrafi. No, a jeżeli się nie utrąci jego pomysłu. Książkę Skrzydlata ludzkość dostałem od mojego wuja w prezencie w czasie wojny, w czasie okupacji. No i czytałem ją wielokrotnie od deski do dyski. To była wydana przed wojną książka i były tam sprawy lotnictwa, ale także i z pewnymi dalszymi perspektywami, gdzie lotnictwo może jeszcze zaprowadzić. I dlatego później bardzo chciałem studiować na Wydziale Lotniczym. I tam ja egzaminy wszystkie zdałem, ale ponieważ tam miałem pewną taką krechę w życiorysie, więc nie przyjęto mnie na Wydział Lotniczy, tylko na Wydział Mechaniczny, równocześnie nie dając domu akademickiego. I poprosiłem wobec tego o przeniesienie do Krakowa na Wydział Mechaniczny Akademii Górniczo-Hutniczej. Chciałem, zająć się konstrukcją rakiet i to jako inżynier mechanik, mogłem w tym kierunku się specjalizować. W latach 50. po pierwszych startach rakiet międzykontynentalnych, pierwszych próbach startu w kosmos, w Warszawie powstało w 55. Polskie Towarzystwo Astronautyczne, a w 56. w maju w Krakowie było zebranie założycielskie, na którym padło takie hasło, żebyśmy stworzyli taką komórkę techniczną, która by się zajęła bardziej szczegółowo sprawami rakiet sondażowych. Kierownikiem tego całego zespołu był właśnie magister Jacek Walczewski. W towarzystwie zacząłem od tego, że przetłumaczyłem na język polski taką książkę amerykańską Solid Propellant Rockets, rakiety na paliwo stałe. I z tego się bardzo dużo nauczyłem właśnie o konstrukcji silników rakietowych na paliwo stałe. Za radą i poleceniem docenta Kodylewskiego, astronoma polskiego, który był właśnie jednym z członków zarządu Towarzystwa Astronautycznego, udałem się w lutym 57 roku do Niemiec zachodnich i udało mi się spotkać z panem profesorem Zengerem i jego żoną Zenger-Brett. Oni byli znanymi specjalistami z techniki rakietowej jeszcze z czasów wojny. Poza tym, no, dobrze czy źle, ale uczestniczyli w konstrukcji rakiet V w czasie wojny. Po powrocie z Niemiec i po zreferowaniu w zarządzie Towarzystwa Astronautycznego tych moich rozmów, załatwiono mi możliwość spotkania z dowódcą wojsk lotniczych, generałem Frej Bieleckim. Spotkałem się z nim i powiedziałem, bardzo bym chciał prosić o pomoc jakąś w zdobyciu paliwa, może z rozmontowanych rakiet bojowych. I tak właśnie się stało. Otrzymałem te ładunki, tylko powiedziano mi, że muszę magazynować je w bezpiecznym miejscu. Udało mi się dostać klucze i dostęp do fortu poaustriackiego, fortu Barycz, który jako położony poza terenem miejskim nadawał się do tego, żeby w nim magazynować takie rzeczy jak ładunki wybuchowe. Powstała komórka techniki rakietowej przy katedrze silników cieplnych. Pierwsze próby robione były z tym zapłonem właśnie na terenie AGH. Niestety zdarzyło się, że ten silniczek urwał się z tego zawiesienia i uderzył w drzwi starej kotłowni, wybił deskę w tej kotłowni, no oczywiście zakaz jakichkolwiek prób na terenie AGH, prawda? No i następne próby
musieliśmy robić w tym forcie Barszy, który w międzyczasie udało się uzyskać. Te wyrzutnie, te komory spalania, te laseczki, że tak powiem, te próbki tego paliwa, to wszystko woziliśmy z Jackiem na rowerach. Tutaj właśnie zostały zbudowane pierwsze silniki rakietowe, które następnie zostały użyte w pierwszych naszych rakietach doświadczalnych i te pierwsze rakiety już odbyły próby w locie na pustyni Błędowskiej. Tak zaczęła się historia polskich rakiet meteorologicznych. Pierwsza rakieta w ogóle, RM-1, to była wytoczona rura stalowa. Zapłon następował tego prochu poprzez świecę samochodową i jeszcze pomysł mieliśmy taki, żeby śledzić tor lotu. Padł Jacek na pomysł, żeby stworzyć w głowicy wytwornicę dymu. Pierwszego kwietnia 1961 została otworzona pracownia rakietowego sondażu atmosfery w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym. Na początku roku 1962 już miałem gotowe założenia techniczne dla polskiej rakiety meteorologicznej. Przekazaliśmy te warunki techniczne do Instytutu Lotnictwa we Warszawie. Do Instytutu trafiłem w roku 1959, uciekając przed czekającym mnie nakazem pracy. Otóż w tamtych czasach, kto kończył studia, dostawał nakaz pracy do najróżniejszych miejscowości, niezupełnie związanych ani z jego rodziną, ani z jego dzieciństwem, z kimkolwiek. Dowiedziałem się, że Instytut poszukuje młodych inżynierów do atrakcyjnych tematów, między innymi do techniki rakietowej. I stąd moje zainteresowanie Instytutem, w którym nie miałem zamiaru pracować, ale tak ten atrakcyjny temat spowodował, że zatrzymałem się tam na długi czas, to znaczy konkretnie 45 lat. Pierwsze prace to były prace dla wojska. Natomiast w roku 1962 po raz pierwszy zetknęliśmy się z zamówieniem na rakiety meteorologiczne. Tam w Krakowie przesądzono, że jakimś takim wzorcem tej rakiety będzie amerykańska rakieta Lucky Wasp i namierzanie pomiar wiatrów za pomocą namiaru radarowego obloków igielek foliowanych i igielek metalizowanych właściwie. Ładunek będzie obejmował około chyba 0,5 kg czy coś takiego. A jeszcze było wymaganie oczywiście, że zgodnie z umową międzynarodową pomiary wiatrów miał odbyć się na 35 kilometrach. Te dipole po wyrzuceniu z rakiety tworzyły duży obłok, który silnie odbijał fale radarowe i potem obserwacja ruchu tego obłoku pozwalała określać kierunek i prędkość wiatrów górnych. Dlaczego ta sprawa tych kierunków i prędkości wiatrów górnych była taka ważna? W owym czasie niektóre mocarstwa światowe, w szczególności Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, dokonywały doświadczalnych eksplozji ładunków nuklearnych w atmosferze. Ponieważ elementy eksplozji takiej nuklearnej były wyrzucane bardzo wysoko, aż do stratosfery. I teraz chodziło o to, żeby wiedzieć, w jaką stronę świata są one potem roznoszone. Czy w Polsce możemy się obawiać nalotu tych właśnie ładunków nuklearnych, i czy trzeba jakoś się do tego przygotować.
inżynier Karaźny skrzyknął młodych ludzi, absolwentów, to było nas trzech wtedy, u inżyniera Karaźnego, inżynier Nowak, inżynier Pogoda i ja, i zaproponował, że może w ramach pracy zleconej, może byśmy się podjęli rozpatrzenia tego tematu. Sytuacja była trochę trudna, bo temat był nietypowy, w Polsce nierealizowany. Pomogły nam studia na wydziale, zresztą bardzo utajnionym Wydziale Politechniki Warszawskiej. To był Wydział Sprzętu Mechanicznego, pod którym kryło się Wydział Uzbrojenia. Na Politechnice nie było wykładów na temat aerodynamiki naddźwiękowej, ale była taka entuzjastyczna, że tak powiem, wiara w siebie młodych ludzi. No i poza tym przekonanie, że na pracę zleconą to nawet socjalizm się da zbudować. Takie było wtedy powiedzenie. Także jeżeli na pracę zleconą, to być może się uda tę rakietę zaprojektować. I naiwnie myśleliśmy, że możemy przyspieszyć nasze działania, konsultując się z kimś, kto już od wielu lat prowadzi takie prace, to znaczy nasz sąsiad ze wschodu, wielki sąsiad. No ale wielki sąsiad nie był zainteresowany zupełnie naszymi pracami. Te konsultacje były bardzo lakoniczne i nie przynoszące w zasadzie niczego. Także zrezygnowaliśmy z takich konsultacji i prowadziliśmy tak, jak potrafiliśmy, jak współczesna nauka pozwalała. To wszystko było o tyle trudne, że wymagało zgromadzenia bogatej dosyć literatury. Miałem o tyle łatwo, że od czasów studenckich, już późniejszych, gromadziłem książki rosyjskie, które stanowiły tłumaczenie najnowszych książek amerykańskich na temat wczesnych badań kosmicznych, badań rakietowych, i tam dużo materiałów mogłem znaleźć. I to wszystko było może stosunkowo proste, ale jeżeli się miało tylko suwak logarytmiczny i kartkę papieru, nie było to takie łatwe. W związku z tym kierownik inżynier Haraźny zadbał, że tak powiem, o mechanizację tej pracy. Kupił najprzód taki mechaniczny kręciolek, taki jak w sklepach, w kasach stosowano na korbkę, i wtedy obliczanie takiego toru rakiety trwało mniej więcej 2 tygodnie. No ale było to cały czas bardzo trudne, dlatego że nie dało się całej gamy torów przećwiczyć, zobaczyć jakie są, że tak powiem, rozrzuty, właśnie, jakie warianty. Z pewnym krokiem w związku z tym zainteresowałem się, co mamy w Polsce do dyspozycji. Mieliśmy w Polsce do dyspozycji komputer ZAM-2, który był w Instytucie Matematycznym i tam można było godziny zamawiać. No i tam w ciągu, powiedzmy, 2 godzin mniej więcej całych tych operacji można było już uzyskać jeden wariant toru. Później Instytut, zachęcony tymi efektami, uznał, że warto kupić ten komputer ZAM-2 do Instytutu Lotnictwa. To był opis programu numer 2 TKS dla matematycznej maszyny cyfrowej ZAM-2, opracowany przez... Przepraszam cię, tutaj nie widzę, ale... Karola Feldmana. To był taki programista dosyć zdolny, który opracował taki cały program w kodzie SACO. I zaczęły się już prace nad konstrukcją tej rakiety, które trwały tutaj przez rok 63. My w międzyczasie jeszcze wykonywaliśmy próby różnych rakiet doświadczalnych. Otóż wiadomo, jakim nieszczęściem dla rolnictwa są gradobicia. I powstał pomysł, aby skonstruować rakietę, która dostarczyłaby jodek srebra, substancję rozproszoną w powietrzu, w chmurach, żeby to były kulki wodne, deszcz. I właśnie w tym celu były opracowywane rakiety, które wtedy nazywały się RASCO. Niestety, jak zwykle, wobec braku pieniędzy na dalsze badania, ten problem został właściwie odłożony na półkę. Szukaliśmy różnych źródeł
zewnętrznych, żeby przeprowadzać próby, a przez sposobności zyskać jakieś parę, że tak powiem, groszy. Pewne rzeczy nie dało się na zasadzie społecznej zrobić. Zwrócili się raz filateliści, Polski Związek Filatelistów, czy by nie było możliwe wyszczelenie poczty. Postanowili zrobić pocztę rakietową. Ta rakieta miała wystartować na jednym końcu pasa startowego i wylądować na drugim. No ale jak zwykle w życiu to są różne niespodzianki. Do środka tej rakiety włożono takie koperty lotnicze, bardzo cieniutkie, żeby się ich dużo zmieściło. Poczta, specjalny stempel zrobiła, że to jest poczta, piesza poczta rakietowa. No ale wiatr przyszedł i zniósł ten cały ładunek. No i potem ogłosili konkurs. Kto znajdzie, to dostanie nagrodę. No i szukali wszyscy i po tygodniu się znalazła. No, to było pierwsze takie zastosowanie, ale to już były fundusze na to, żeby można było dalsze próby przeprowadzać. W tym czasie zaczynały się loty samolotów okołodźwiękowych i nadźwiękowych. I stomatolodzy chcieli zbadać wpływ przyspieszeń na uzębienie, na okosną, prawda? No, w jaki sposób to zbadać. Wpadli na pomysł, żeby poddać dużym przyspieszeniom myszki, bo te nasze rakiety, jak się potem żeśmy wyliczyli, osiągały przyspieszenia rzędu około 15-17 G, prawda? Więc dosyć duży. No ale teraz, czy mysz wytrzyma? Zbudowano taką wirówkę, gdzie poddawano te myszki, cztery, prawda, były poddawane przyspieszeniom, no i zostały dwie wytypowane. No ale teraz jak umieścić to w rakiecie? Ci stomatolodzy zrobili kabinkę. Ta kabinka w głowicy była pomiędzy dwoma sprężynami. Był tam jeszcze pochłaniacz CO2. Wyszczelono, padochron się rozwinął. Głowica opadła, przyszliśmy do miejsca upadku. Wyspobodziły się te myszki z tego pojemnika, z tej głowicy, one sobie zaczęły koło tego gonić. Zadowolone, jakby nigdy nic, prawda, wytrzymały te przyspieszenie. W roku 64 już odbyły się w maju pierwsze próby prototypu rakiety meteorologicznej Meteor 1, właśnie wykonane w Instytucie Lotnictwa. I uczestniczyliśmy w nich, w tych próbach. Na poligonie wojskowym w Ustce, tutaj na wybrzeżu Bałtyku. W dyspozycji mieliśmy tylko partnera jednego, to znaczy wojsko, które mogło nam umożliwić środki, przy pomocy których mogliśmy śledzić odstrzeliwane rakiety. Na poligon jeździliśmy tym samym zespołem konstrukcyjnym. Kilku inżynierów, kilku techników, dwóch ślusarzy. Bardzo zgrany zespół. Myśmy wjeżdżali na poligon w obcy teren i nie brakowało narzędzi, nie brakowało niczego. Nic się nigdy nikomu nie stało. Przy tylu latach pracy i nie było, że kończy się, prawda, 7 godzin, że nagle jest noc i trzeba pracować w nocy, bo przecież rakiety odstrzeliwaliśmy w nocy po to, żeby było widać tor czy rozbłysk. Automatyka była oparta, może się nie chce wierzyć, był w małym naczyńku kropla rtęci, która zwierała styki w momencie, kiedy silnik przestał pracować pierwszego stopnia. Ta kropla wtedy wędrowała do góry, zwierała styki i nastąpiło odpalanie członu pierwszego. No, ale były takie różne jeszcze zacięcia, że tak powiem, obliczeniowe tej całej sprawy. Znaczy jedno z zacięć takie omal nie skończyło się moim aresztowaniem. Ileś tam już nad morzem strzałów. I co jeden strzał, to było 12 kilometrów pułapu i ani rusz więcej. No więc powstała panika, że tak powiem, w całym zespole, co się dzieje. No najprostsze liczenie, że po prostu Bramski nawalił. No ale jak mi powiedziano, że 12 kilometrów, zacząłem kombinować. I powiedziałem, że no,
sprawdźcie połączenie w takim razie, czy nie jest jakaś blokada połączenia grota z silnikiem. Po korekcie konstrukcji tego połączenia się okazało, że pierwsza próba w roku 65, pierwszy strzał nad morzem był na 37 km pułapu. Czyli dokładnie tyle, ile ja tak naprawdę założyłem. Dopóki były próby robione z rakietami, to dopóty obsługą całą tego systemu, bo to właściwie tak trzeba nazwać, zajmowali się pracownicy i naukowcy z Instytutu Lotnictwa. A potem nastąpił moment przekazania tego do eksploatacji, do użytku Instytutowi. Myśmy tam byli wtedy pierwszy raz, żeśmy mieli obserwowani przez pracowników Instytutu Lotnictwa, mieliśmy sami dokonać odstrzału tej rakiety, żeby ją potem eksploatować już bez nadzoru. No i to są właśnie zdjęcia z tego momentu historycznego. Wszyscy byli bardzo przejęci. Tak. Jak mieli być nie przejęci? Prawie prawdziwa rakieta i pierwszy odstrzał. A jeszcze jak nam powiedzieli, że to jest na całym świecie o jednakowym czasie, w kilku miejscach na kuli ziemskiej, między innymi w Argentynie, gdzieś tam w Azji, i ta rakieta o tej godzinie zero startuje i jesteśmy w takim międzynarodowym programie, to robiło to duże wrażenie, to się człowiek czuł odpowiedzialność za to, żeby zdążyć, żeby wszystko było dograne, żeby nie zawieść po prostu. Mieliśmy taką instrukcję do obsługi rakiety. Jeden czytał, a drugi wykonywał. Trzeba było ściśle potwierdzać, nam było napisane, wyjąć rakietę. Tak, wyjąłem rakietę. Potem było podłączyć przyrząd tam do tego. Podłączyłem, potem przechylić i sprawdzić obwód L1 czy tam L2. No i taka instrukcja, trzeba było punkt po punkcie zaliczyć. Ta rakieta była tak prosta, że mogę powiedzieć, no to było zawsze moją tajemnicą, ja tego nigdy nie mówiłem, po raz pierwszy to mówię. Była taka sytuacja, że dwóch kolegów zachorowało, i udałem się sam na poligon, odpaliłem rakietę. To świadczy, to nie chodzi o to, żebym się chwalił, tylko chodzi o to, jak ten system był prosty w obsłudze, że mogła to jedna osoba wykonać. No, praca moja polegała tam na konstruowaniu różnych urządzeń mechanicznych, na elektronice. Też zajmowałem się tam filmowaniem i robieniem zdjęć. Jak byliśmy w Ustce, tam na poligonie, mieliśmy mieć tą próbę o 12 w południe i wyszliśmy nad morze, a okazało się, że tam były jakieś ćwiczenia wojskowe i ostrzelali nas pociskami. Bo się okazało, że oni holowali taki samolot, nazywał się Gacek, za dużym samolotem i strzelali do niego, a tam się ktoś pomylił i ostrzelali nas. Dobrze, że mieliśmy wtedy radiostację i wtedy powiadomiliśmy ich, że co się dzieje. Oni wtedy wstrzymali ogień. Spróbowaliśmy zbudować, razem z Instytutem Lotnictwa w Warszawie, zbudować rakietę o większym pułapie. Dostaliśmy zamówienie na projekt rakiety, która byłaby w stanie wynieść na pułap około 70 km ładunek użyteczny o masie 10 kg. W międzyczasie została wyprodukowana rakieta Meteor 3, która była kompozycją rakiety Meteor 1 z dołączeniem jeszcze jednego silnika napędowego, też od rakiety Meteor 1, czyli były dwa w tandemie silniki rakietowe Meteor 1 i Grot. Ta rakieta Meteor 3 wynosiła na pułap 60 km ciężar użyteczny w postaci, w tym konkretnym przypadku, dipoli o masie 0,5 kg.
powstała propozycja zwiększenia zasięgu poprzez dodanie dwóch boosterów, to znaczy jednostek napędowych, lekko zmodyfikowanych rakiet Meteor 1. I ta rakieta została nazwana rakietą Meteor 2K. To jest nasze ostatnie dziecko, przy pomocy którego żeśmy osiągnęli pułap 105,6 km. I rakieta, która wynosiła na ten pułap właśnie 10-kilogramową sondę. Wtedy opracowałem projekt takiej głowicy na rakiety meteorologicznej. Głowicy zawierającej nie dipole, tylko sondę spadochronową i wykonanej z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym, przeźroczystego dla fal radiowych. W związku z tym, ustawiwszy sondę w takiej głowicy na silniku rakietowym, miało się kontakt z sondą od momentu ustawienia na wyrzutni przez cały czas lotu do wyrzucenia jej na spadochronie na szczycie lotu i do lądowania na Ziemi. Tutaj były do rozwiązania dwie sprawy, mianowicie sprawa budowy samej sondy, czyli elektronika, i budowa spadochronu. Było to trudne, dlatego że wybrano wariant zaadoptowania balonowej sondy produkcji radzieckiej o nazwie RKZ-1. To było w pewnym sensie rozwinięcie koncepcji pewnej, jaka była zrealizowana w systemie pomiarowym amerykańskim sondy Arcas. Pierwsza taka właśnie udana próba rakiety Meteor 2 z sondą, którą myśmy wykonali, się odbyła w 1972 roku. Sonda oddzieliła się od rakiety na pułapie. Jak się okazało, mniej więcej było około 90 km. Stacja odbiorcza nawiązała kontakt z tą sondą gdzieś od około 60 km. I od 60 km do jakichś 20 km był pomiar temperatury i pomiar prędkości i kierunku wiatru. Program Meteor, tak go nazwę, był programem ściśle tajnym. Wiązało się to z pewnymi kłopotami, to znaczy plombowanie pomieszczeń, plombowanie desek kreślarskich, bardzo skrupulatne przestrzeganie materiału, zdjęcia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W tamtych czasach w Instytucie była tak zwana komórka, tak jak we wszystkich zakładach, komórka tajna, która śledziła naszą pracę, pilnowała, żeby były zachowane procedury tajności. W tej komórce byli wojskowi. We wszystkich pracach również uczestniczyli, a przynajmniej tym pracom się przyglądali. A tutaj nakręciliśmy taki film pod tytułem Klęska szpiega. Ja zacząłem robić zdjęcia radarów, a kolega poczęstował mnie papierosem Sport. Ja zapaliłem tego papierosa, przewróciłem się i w drgawkach skonałem. A kolega pokazuje właśnie skutki palenia papierosu Sport. Ten film był zrobiony po prostu dla żartów. Chodziło o taką manię szpiegowania w tym okresie. Pan Walczewski, jak widział ten film, to się śmiał, że fajny jest. No, praca była bardzo fajna, tam była w ogóle atmosfera taka rodzinna. Kończył nam się staż pracy. I młodym ludziom. Młodym ludziom, a wtedy staż pracy trwał 2 lata. I myśmy tak czekali, kiedy się ten staż skończy. Mieliśmy zdane egzaminy i nagle brakło pieniędzy. I wtedy Walczewski złożył wypowiedzenie, on z pracy złożył wypowiedzenie na znak protestu. Nie nam. No, złożył wypowiedzenie swoje z pracy na znak protestu, że nie ma pieniędzy dla nas. Dla dobrych pracowników, a on nam obiecał, on chciał dotrzymać tej obietnicy. To był bardzo ładny gest z jego strony. Bardzo mile wspominam pana bytności częste w naszym zakładzie, ponieważ to były jakby potwierdzeniem słuszności naszej działalności. Jak nam pan zatwierdził etap i odebrał pracę, to znaczy byliśmy szczęśliwi, że to nie poszło na marne, że to jest komuś coś będzie przydatne. W sposób zaskakujący uzyskaliśmy dobre wyniki, które dawały nadzieję, że
dalszy rozwój tych prac idzie we właściwym kierunku i możemy coś w przyszłości osiągnąć naprawdę ważnego. Pod koniec lat 60. okazało się, że Instytut Meteorologii nie będzie posiadał pieniędzy na dalszy rozwój programu rakietowego. No ale prace nad rakietą Meteor 2 wzbudziły tutaj nieufność naszego wschodniego sąsiada. Wtedy właśnie zaproszono mnie na poligon ich rakietowy Wołgograd, w rzeczywistości to na miejscowej nazywała się naprawdę Kapustyn Jar. I tam pokazywano mi ich rakiety M-100, bardzo duże, ciężkie, w których właśnie mogła być sonda też spadochronowa. I żądano, żebyśmy wprowadzili te rakiety do użytku w Polsce. Nasze rakiety wszystkie wpadały do Bałtyku w pasie wód terytorialnych polskich, szerokości 10 km wzdłuż wybrzeża i była zamykana żegluga tylko na jedną godzinę. Natomiast ta rakieta radziecka miała bardzo wielką strefę niebezpieczną i trzeba by było zamykać żeglugę na wodach międzynarodowych Bałtyku. W związku z tym odmówiliśmy importu tych rakiet i ich używania w Polsce. No i tu prawdopodobnie był początek pewnych działań międzynarodowych. W pewnym momencie zainteresowanie ze Związku Radzieckiego spowodowało, że do Instytutu przyszła dyspozycja przygotowania do wysłania w tamtym kierunku 3 kompletów dokumentacji meteorów. Myśmy się zastanawiali, jak tą dokumentację troszkę zniekształcić, żeby wszystkie rzeczy nie ujawnić, prawda, w tej dokumentacji. I ta dokumentacja poszła. Tu można tylko domniemywać, czy ta dokumentacja miała wpływ, że gdzieś musiał przyjść rozkaz, żeby w Instytucie ten dział zlikwidować. Obiecywaliśmy sobie, że przystąpimy do nowej wersji rakiety. Okazało się jednak, że w sposób niespodziewany zostaje ten temat zamykany. Przynajmniej u nas. Polegało to na tym, że po prostu zakład, który był specjalnie stworzony do konstruowania i prowadzenia badań, został rozwiązany. Można było zmienić tematykę. Dział był zgrany i potrafił dużo rzeczy zrobić. Natomiast z przykrością trzeba stwierdzić, że to właściwie niemal z dnia na dzień dział został rozwiązany i pracownicy mogli się przenieść do innych działów Instytutu, a część zrezygnowała z pracy w Instytucie. Także już w 1973 roku ta nowa głowica rakietowa, już nie mogliśmy jej wypróbować tutaj, tylko musiałem pojechać do tej stacji w Wołgograd. I na silniku radzieckim powstała międzynarodowa rakieta MMR-06 DART. W końcu roku 1973 zaczęła się likwidacja naszego całego programu rakietowego. I jeszcze zdążyliśmy na początku roku 1974 wystrzelić 3 rakiety Meteor 3. E, takiej udoskonalonej Meteor 3, jeszcze mającej osiągać duże wysokości, ale już więcej nic nie dało się tutaj zrobić i w bardzo szybkim tempie zlikwidowano całą tą bazę, tak żebyśmy już nie mogli tutaj podskakiwać rakietami. W sytuacji, kiedy można było te rakiety eksportować, to znaczy byli chętni, Niemcy wzięli 5, Indie chciały zamawiać kilkadziesiąt sztuk rocznie. Później była rozmowy, żeby produkować seryjnie ze Skarżyskiem Kamienną, czyli fabryką amunicji. To była zupełnie niezrozumiała decyzja o rozwiązaniu tego naszego zespołu. Bardzo możliwe, że za daleko sięgnęliśmy w tamtym czasie. Za daleko sięgnęliśmy. W Instytucie Lotnictwa pracujemy nad rakietą ILR-33 Bursztyn.
Jest to rakieta, która w zamierzeniu inżynierów ma osiągnąć pułap 100 km, wynosząc ładunek o wadze 5 kg. Korzystamy z doświadczeń naszych starszych kolegów z programu rakiet Meteor, między innymi w zakresie stałych materiałów pędnych, ponieważ tutaj przy budowie rakiety Bursztyn w pomocniczych rakietach, zwanych boosterami, wykorzystujemy stałe materiały pędne, które są w składzie podobne do tych, które były wykorzystywane w rakietach Meteor. Te technologie, które w tej chwili są rozwijane dla rakiety JLR-33 Bursztyn, miałyby mieć zastosowanie w budowie większej rakiety, takiej, która osiągnęłaby orbitę Ziemi, wynosząc niewielkiego satelitę. Cały czas od początku, rozpoczynając program rakiet meteorologicznych, myślałem o tym, że to będzie pierwszy etap później dla rakiet o zasięgu kosmicznym i do badań kosmosu. Od początku o tym myślałem.